kanał Elbląski. Krzyżówka przy drodze z Karczowizny na Jelonki. Kilkaset metrów przed pierwszą, najmniejszą pochylnią Całuny. Co to są pochylnie? Krótko mówiąc, pochylnie wyrównują poziom wody, różnicę poziomu wody pomiędzy poszczególnymi etapami kanału Elbląskiego, a statki pokonując pochylnie suną na szynach po trawie. To pokażemy następnym razem. A przed nami właśnie stateczek żeglugi ostródzko-elbląskiej. Polecamy nasz przewodnik od Wisły do Wisły. I aplikację Kajak.pl na smartfony. Hej, hej! No, a tam już 2 km stąd nasze siedlisko. Dowód na to, że to jest region turystyczny. Państwo z Niemiec chyba, tak? Czy z Holandii? Tam widać zarys naszej pierwszej pochylni. Może w przyszłym tygodniu wybierzemy się na wycieczkę rowerą w tamte rejony i pokażemy Wam, jak to wygląda. No to jeden z cudów takich. Chyba nie ma drugiego takiego systemu pochylni na świecie, jak tutaj właśnie. Polecamy. Wody. Teraz Asia tłumaczy nam, jak to się dzieje. No, żeby wytłumaczyć dokładnie, musiałabym zajrzeć do książki, którą napisałam na ten temat. Każdy ale tak oczywiście może powiedzieć. Tak z pamięci, to mogę powiedzieć, że turbiny, które poruszają tym całym ustrojstwem, że ten statek może sunąć po tej trawie, tam na szynach, napędzane są siłą wody. I teraz, jak statek jedzie, to zobaczcie, tutaj się robi fala i idzie więcej wody, bo ta woda w tamtych budyneczkach, tam, przechodząc przez całą maszynerię, napędza ją i dlatego statek sunie. Wymyślił taki genialny inżynier niemiecki, który się nazywał Stanke i było to w 1840 którymś roku mniej więcej. Ale genialny był, nie da się ukryć. No i cały kanał zbudowano chyba w 15 lat, o ile pamiętam. Tak. No i to jest rekord świata nie do pobicia w ogóle. A tutaj biorąc pod uwagę, dowód, że... tu pokaż, tu, tak, młodzież się bawi. Ale czemu młodzież? Ja też tam pójdę zaraz. Ale to jest dowód na co, to, nie wierzysz mi, że ja tam pójdę? Wierzę. No właśnie. To jest dowód na to, że chłopaki są takie same, niezależnie od czasu. Zawsze robią takie same głupie rzeczy. Ale jakie głupie? No jest gorąco, trzeba się ochłodzić, o co ci chodzi? Właśnie, teraz jest największa fala i na tą falę się ponoć najbardziej czeka, bo wtedy jest największa frajda. Jak na Bermudach. I widzicie, statek wpływa, wózek się zanurza w wodzie. Magia, po prostu magia. A to jest takie bezpłatne, nielegalne spa na skraju Żuław Elbląskich. Tak jest. Moja teoria jest taka, że tam w tym budyneczku siedzi z 500 Wietnamczyków i ciągnie linę. I przyznacie, że to jest bardziej wiarygodne. O, statek już powoli. No jak Boga kocham, pójdę się wykąpać. Walniesz się o coś tam i znowu będziesz narzekał. Jak znowu? O. Trochę to przydługie, ale uważam, że warto posfilmować. Tych pochylni jest, Asiu? 6. A ta jak się nazywa? Jesteśmy na pochylni Jelenie. A następna jest Całuny. Nie, poprzednia jest Całuny. Poprzednia jest Całuny i mamy świetną historię o tej wsi, Całuny. No mamy. I o kusach. Tak, ale to jest bardzo skomplikowane, odsyłam na bloga. Nie, możemy to powiedzieć, że niedaleko są miejscowość wieś. Nowe Kusy i Stare Kusy, które przed wojną nazywały się Alte Kusfeld i Neue Kusfeld, czyli pola pocałunków. Stare pola pocałunków i nowe pola pocałunków. Prawda, że piękna nazwa. A teraz tych pól pocałunków została tylko miejscowość
i popełnia całunek. Piękna historia, bardzo romantyczna. Hello! Hello! Wszyscy chcą być sławni. A tam już czeka następny statek. Z Elbląga można się dostać tymi stateczkami poprzez sieć pochylni do Ostródy. Świetna zabawa i świetny pomysł na spędzenie dnia właśnie na tych terenach. No. Oczywiście można też wypożyczyć kajak i pokonać tą trasę kajakiem. Trochę dłużej trwa, ale lepsze dla kondycji. Brzuszków i tak dalej. I tak dalej. No i jest parę przenosek. No my tak szczerze mówiąc, my ten dystans to kajaczkami to ze 2-3 razy w tygodniu pokonujemy. Spoko luz. W trosce o własne tutaj brzuszki, że tak powiem. Zwłaszcza jak jesteśmy na warsztatach. Tak jest. O, tu mamy mijankę. Tu. Zaraz wrzeszczymy ahoj do tych, co będą przypływali, ale wrzeszczenia nigdy nie jest za dużo. Jest większa kultura niż na ulicy. No jak jedziesz, baranie, to by było. A tu jest bardzo kulturalnie. No dobra, statek wjedzie na to łoże, które tu jest, wjedzie na górkę i wpłynie do takiego samego kanału, tylko już jakieś 15 metrów wyżej. Na tym polega uroda tego miejsca i tego cudu techniki. Pozdrawiamy z kanału Elbląsko-Ostródzkiego. Przepraszam, z kanału Elbląskiego.